Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na film o tematyce, która bardzo często Was interesuje i zadajecie pytania praktycznie co roku, szczególnie w okresie tym letnim, kiedy przyjeżdżacie na wakacje do Turcji i pytacie się mnie właśnie, co możecie zabrać z Turcji, co możecie kupić jako pamiątkę dla siebie czy najbliższych jako podarunek właśnie z Waszych wakacji. Dzisiaj przychodzę do Was właśnie z tym filmem, aby opowiedzieć Wam, co według mnie warto w Turcji, na co warto zwrócić uwagę i ewentualnie co warto sobie właśnie przywieźć albo sprezentować naszym najbliższym. I oczywiście tutaj pominę takie klasyczne rzeczy typu, no nie wiem, jakieś tam magnesy, takie typowe turystyczne produkty dla turystów, pamiątki, jakieś figurki i tak dalej. To pomijamy, bo pocztówki, magnesy, jakieś takie figurki, no to to tak naprawdę w każdym miejscu na świecie gdzieś tam wytwarzają. No i przejdźmy do pierwszej rzeczy, oczywistej rzeczy, z czego słynie Turcja. Turcja słynie oczywiście z dwóch głównych napoi. Zacznijmy od tego, który pijemy najwięcej, czyli pijemy najwięcej herbaty, tak zwany czaj. I idealną taką pamiątką z Turcji będzie wszystko, co jest związane z czajem. Czyli mam tu na myśli właśnie czaj dannek, coś do zaparzania herbaty tureckiej, czyli turecki czajnik dwupiętrowy. Ja tutaj jako przykład mam może niezbyt taki, wiecie, orientalny, ale jest to czajnik z jednej z tureckich marek, bardzo popularny. No i tutaj ma tą część metalową, aluminiową, nie wiem, no po prostu metalowa jest mocniejsza, ta jest tutaj porcelanowa. W tej górnej części oczywiście zaparzamy wywar herbaty, w tej dolnej parzymy wodę. Oczywiście istnieje wiele różnych wariantów, wiele różnych modeli. No ja mam tutaj, widzicie, mało tureckie, ale jeżeli chodzi o czajniki tureckie, to jest wiele różnych opcji i w takich miejscach turystycznych, w takich miejscach, gdzie jest rękodzieło, możecie kupić właśnie jakieś takie bardziej orientalne, z orientalnymi wzorami, z tureckimi wzorami, na przykład tureckie tulipany może Wam się uda znaleźć, albo możecie sobie kupić taki najzwyklejszy turecki czajnik. Ja takiego akurat nie mam, taki wiecie, że on jest po prostu metalowy i u dołu i u góry. No ja na co dzień używam jednak czajnika tureckiego elektrycznego ze względów praktycznych. Ten jest tak naprawdę jako dodatek, jeżeli jest dużo osób u nas i potrzebujemy zaparzyć herbatę na kilka czajników, a tak się robi w Turcji, jak są tłumy gości. Czaju nigdy za wiele. W tym temacie oczywiście warto zwrócić uwagę na przepiękne tureckie szklanki do czaju. Szklanki tureckie właśnie widzicie, o proszę bardzo, ta szklaneczka ma taką fajną tutaj podstawkę, taką troszeczkę orientalną. Ja ten zestaw, z reguły w zestawie jak sprzedają, to takich szklaneczek jest 6 jest takich szklaneczek. No i ja ten akurat zestaw dostałam w prezencie od naszych przyjaciół, więc jest tak naprawdę bardzo dużo różnych opcji. Ja nie mam takiego typowego spodeczka pod turecką szklankę, tak zwany tulipan. Ona jest taka w czerwony, taki ma wzór, takie plamki, no to możecie to znaleźć tak naprawdę w każdym pierwszym, lepszym sklepie. Natomiast jeżeli Wam się marzy coś takiego bardziej, wiecie, eleganckiego, to zajrzyjcie do tureckich marek właśnie, do takich sklepów właśnie z jakimiś rzeczami do domu. I tam na pewno coś takiego ciekawego znajdziecie. No i oczywiście, jeżeli mówimy o tureckiej herbacie i mamy do tego i czajnik zakupiony i na przykład właśnie zestaw takich szklaneczek tureckich, to nie zapomnijcie o tureckiej herbacie. Turecka herbata jest, w Turcji herbata ogólnie do zaparzania właśnie jest inna niż w Polsce. Ja po przeprowadzce do Turcji, po wypiciu tej mojej określonej liczby herbaty, już nie mogę pić zwykłej takiej czarnej herbaty w Polsce z torebki zwykłej. Dla mnie to jest za słaby wywar, więc ja Wam polecam, jeżeli chcecie taki poczuć, no wiecie, no, Turcję u siebie w domu, to kupcie sobie po prostu herbatkę turecką i nie musicie ją pić na co dzień oczywiście, bo wtedy Wam starczy na krótko, ale co jakiś czas sobie możecie po prostu zaparzyć i przypomnieć ten smak. Natomiast jeżeli tutaj jeszcze chodzi o herbaty, ja słyszałam, ja widzę cały czas, że wśród turystów
dominuje moda na takie, wiecie, herbatki owocowe prosto z targu. Takie zestawy są nieraz dla turystów, takie na przykład pudełko okrągłe, tam macie różne herbatki. Ja ogólnie nie polecam takich herbat kupować. Lepiej pójść do tak zwanego baharat czy i tam zobaczyć, co jest polecane. Jakoś zwykło się tak uważać, że te herbatki takie owocowe to są herbatki, które my tutaj w Turcji pijemy cały czas. No nie. Turcy ogólnie mało kiedy piją jakieś ziołowe herbatki, herbatki owocowe i tak dalej. To ja jestem na przykład u mnie w rodzinie jedyną chyba taką osobą, która sobie sięgnie po herbatkę, nie wiem, z jakimś tam owocem i tak dalej. Natomiast Turcy to herbata tylko i wyłącznie czarna, ewentualnie w przypadku jakichś tam chorób właśnie lipę piją, czy tam no mięty i tak dalej, to wiadomo, ale tylko w przypadku, kiedy to potrzebują, nie dla samych siebie. Także nie dajcie się nabrać na to, że idealnym właśnie takim smakiem Turcji są te owocowe herbatki, bo po prostu nie są. Turcy takich herbat na co dzień nie piją. No więc od herbaty przejdźmy sobie płynnie do drugiego bardzo ważnego napoju w Turcji, jakim jest kawa. I oczywiście to też Wam polecam wszystko wokół kawy, wszystkie gadżety związane z kawą kupić, no i samą kawę. Najczęściej taką marką polecaną, taką, którą możecie dostać tak naprawdę w każdym sklepie spożywczym, w supermarkecie, jest Mehmet Efendi. No i jeżeli chodzi o zaparzenie kawy, no to oczywiście nie zapomnijcie się zaopatrzyć taki oto tygielek do kawy, do zaparzenia kawy. Ja tutaj mam taki tygielek najbardziej taki klasyczny. To jest prezent, który dostałam od rodziców naszego przyjaciela. Jest to tygielek wykonany ręcznie z Marasz, z Kahraman Marasz. I no co wam powiem, służy nam już wiele lat i zarówno w domu nieraz parzymy właśnie w nim, albo też się nadaje na ogniska, jeżeli idziecie w plener i na przykład macie grilla czy coś, to zawsze możecie sobie taką turecką kawę też zaparzyć. Istnieją też różne opcje, oczywiście nowoczesne. Ja na co dzień korzystam z tygielka elektrycznego. Możecie też taki tygielek sobie zakupić w takich sklepach właśnie z rzeczami do domów. Ja już tam nie będę wymieniała marki, bo jak pójdziecie do centrum handlowego, to tam jest pełno różnych marek i tam na pewno właśnie sobie znajdziecie, jeżeli chcecie, tygielek elektryczny, ale podejrzewam, że chyba lepszą taką pamiątką będzie tygielek klasyczny, taki właśnie, żeby używać go na ogniu. No i oczywiście, jak już mamy tygielek, mamy kawę, no to czymś tą kawę trzeba pić. No i ja tutaj też polecam jako fajny prezent, bardzo praktyczny, kupić zestaw filiżaneczek do kawy. Ja tutaj mam idealną taką filiżankę z motywem, jak widzicie, tureckich tulipanów. Z reguły te filiżanki tureckie, również podobnie jak szklaneczki do czaju, sprzedawane są w komplecie 6 sztuk. Do tego możecie się zaopatrzyć w takie malutkie szklaneczki na wodę. Dlatego, że w Turcji, kiedy się serwuje kawę, serwuje się ją z wodą. Dlatego, że jeżeli chcecie dopełnić tego serwisu pełnego tureckiego, to polecam właśnie Wam kupić nie tylko filiżaneczki, ale też szklaneczki. Ja już tych szklaneczek nie wyciągałam. Jeszcze przypomniałam sobie, słuchajcie, że jeżeli chodzi o takie właśnie zestawy do kawy tureckiej, to ja mam taki fantastyczny zestaw, mam nawet jeszcze drugi, większy. I to jest taki no typowy osmański zestaw do picia kawy. Jest to zestaw wykonany ze srebra, z reguł właśnie jest tacka i są właśnie filiżanki. Ja mam właśnie taki mini na 2 osoby i też mam taki na 6 osób. Wtedy taki na 6 osób jest taka duża, potężna taca okrągła. Trochę to więcej miejsca zajmie, no ale nie powiecie mi, że to się nie prezentuje jakoś przepięknie. Także takich zestawów też szukacie, bo to są takie, tak jak mówię, typowe osmańskie. Jeżeli Wam się zamarzy pić jak hürrem turecką kawę, no to właśnie takie zestawy kawy szukajcie. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, która jest bardzo charakterystyczna dla Turcji i na pewno już chyba wiecie, co to może być. Nazar Boncuğu, to jest nasz tutaj z domu, jaki mamy, taki widzicie, dość potężny, bo on jest na właśnie ta opcja powieszenia na ścianę, więc takie na ściany z reguły są większe. W ogóle ten Nazar Boncuğu występuje w tak różnych postaciach. Możecie go kupić w postaci jakichś bryloczków, bransoletek i tak dalej. No cuda nie widzę, naprawdę. Takie nawet ozdoby na ścianę.
przybierają różną formę. Ja pamiętam, że kiedyś mojej babci kupiłam właśnie taką ozdobę na ścianę w postaci podkowy i one tam były właśnie te oka proroka. Więc naprawdę bardzo fajna opcja jako pamiątka i też piękny wystrój mieszkania, bo mi się to akurat bardzo podoba, ten właśnie, który kupiliśmy do nas do mieszkania, kupiliśmy to mieszkanie, to od razu kupiliśmy sobie. Teoretycznie on działa wtedy, kiedy ktoś wam go podaruje, więc jak go kupicie dla kogoś, dacie, no to powinien mieć większą moc, niż jakbyście sobie sami kupili, ale no ja w to nie wierzę, więc widzicie, bierzcie ze mnie przykład, możecie sobie taki właśnie Nazar Bondius prezentować. A co? Więc wszystko, co z okiem proroka związane, polecam. Możecie nawet znaleźć taką biżuterię porządną, jakąś srebrną, złotą, z jakimiś takimi okami proroka. Także bardzo, bardzo polecam. Oczywiście warto też zwrócić uwagę na produkty żywnościowe. Oczywiście przyprawy, tureckie przyprawy. Możecie kupić gdzieś na bazarze. Możecie kupić u baharatczy. Ja bardziej polecam u baharatczy. Na tych takich bazarach typowych turystycznych różnie to wygląda z jakością. Możecie też spytać kogoś z obsługi hotelowej, gdzie kupić dobrej jakości przyprawy. Bo wierzcie mi, te produkty, które sprzedaje się właśnie na takich, w takich miejscach turystycznych, takich bazarach, nastawionych głównie na turystów, to różnie wygląda to z jakością i to się bardzo często w ogóle ma nijak do tego, jakie my przyprawy używamy, więc jeżeli pójdziecie sobie do jakiegoś właśnie baharatczy, to tam będziecie mogli zaopatrzcie w takie porządnej jakości przyprawy tureckie. Wszelkiego rodzaju tureckie sery również będą ciekawą opcją, abyście mogli popróbować sobie troszeczkę tureckiej kuchni w domu, właśnie może byście mogli przygotować tureckie śniadanie sobie w weekend, będziecie mogli sobie na przykład zajrzeć na mój kanał i obejrzeć sobie, jak zrobić menemen turecki i do tego rozłożyć sobie parę tam tureckich serów, no i już macie piękne tureckie śniadanie gotowe. To też jest ciekawa opcja na pamiątkę dla innych osób, dla osób, które nigdy w Turcji nie były, więc przywiezienie ze sobą jakichś smakołyków tureckich to myślę, że jest fantastycznym pomysłem, więc ja wam polecam tureckie sery. Jak najbardziej polecam wam szukanie takich tureckich serów, stoiska z takimi tureckimi serami, na przykład właśnie na bazarach, ale nie takich turystycznych, tak jak mówię. Idźcie na takie bazary, gdzie chodzą właśnie miejscowi i tam często są stanowiska firm, które właśnie produkują tureckie sery, albo możecie też pójść do supermarketu i próbujcie je na miejscu, spytajcie się, czy możecie spróbować. W Turcji jak najbardziej można spróbować takie rzeczy przed kupnem. W supermarkecie też możecie poprosić o małą próbkę i was poczęstują. Często zrobią to same z siebie, ale jeżeli tego nie zrobią, to możecie się jak najbardziej spytać. Poza tym, jeżeli chcecie wiedzieć troszeczkę więcej o tureckich serach, to chcecie się przygotować na przykład na takie zakupy, już wcześniej sobie podjąć decyzję, jakiego koniecznie tureckiego sera chcecie spróbować, to ja wam polecam obejrzeć mój film o tureckich serach. Tak, zrobiłam taki film, jest on na moim kanale, gdzieś tutaj wam go podlinkuję, także szybciutko, szybciutko idźcie, obejrzyjcie sobie ten film, aby się przygotować i zobaczyć, co tam ciekawego Turcja oferuje w kwestii serów. Takim też klasykiem z tureckich produktów spożywczych może być nar ekşisi, czyli to jest sok z granata, który Turcy używają właśnie do sałatek albo do kısırı. Na kısır też jest przepis u mnie na kanale, tak. Jak dobrze pamiętam, jest, też gdzieś tutaj się powinien pojawić. Także kısır i sałatka w Turcji z sokiem z granata. Bardzo smaczna, także również polecam. Ciekawą opcją jest też cevizli pekmez sucuğu. Jest to coś takiego słodkiego, taka słodka przekąska, można tak nazwać, zrobiona z pekmez. Pekmez, czyli to jest taki syrop winogronowy. Gdzieś wam tutaj napiszę, no wyleciał mi z głowy. I ten, w ten syrop właśnie wkłada się orzechy włoskie i to zastyga, przybierając formę tak jakby kiełbaski. I one to potrafią być bardzo właśnie długie. I to jest taka smaczna, słodka
zdrowa przekąska, którą polecam Wam po prostu spróbować albo też kupić i sobie przywieźć. No i oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś produkty spożywcze, to nie możemy zapomnieć o tureckich słodyczach, czyli wszelkiego rodzaju lokum, istnieje mnóstwo smaków, piśmanie i co? I hałwa turecka, tak. Tych tureckich słodyczy nigdy za wiele. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na prezent dla kogoś z Turcji. Patrzcie, jeżeli chodzi o turecką kawę, to sobie jeszcze przypomniałam, że mam tą fantastyczną filiżankę, właśnie którą kupiłam sobie jako pamiątkę. Pamiątkę z Hatay. To jest filiżanka, którą właśnie kupiłam sobie podczas wpadu do Hatay i tutaj jest nawet napisane Antakya. No i tutaj mamy freski, właśnie, które możecie zobaczyć w muzeum w Hatay. Także jak widzicie sami, ja sama to, co Wam polecam, to też kupuję. Zamiast kubka, to kupiłam sobie właśnie filiżankę na turecką kawę. I Wam właśnie polecam takich perełek szukać, bo myślę, że to i pięknie wygląda, i jak potrzebujecie, to jest po prostu użyteczne, możecie w tym sobie kawę wypić. Kolejnym dobrym pomysłem na pamiątkę z Turcji jest kilim. Kilim, czyli malutki dywanik. Dywany takie najczęściej są spotykane, ja widziałam, że one są bardzo popularne, jest mnóstwo takich stoisk właśnie w Kapadocji, ale też często można dostać właśnie takie dywaniki na bazarze. Także ja tutaj akurat takiego nie mam, kiedyś miałam, ale on się zużył i już go nie mamy. W każdym razie polecam Wam takie dywaniki, bo możecie sobie po prostu jakoś ładnie w domu udekorować, czy też na balkonie. Bardzo praktyczny pomysł na pamiątkę z Turcji. Tymi dźwiękami w tle się nie przejmujcie, bo co chwilę ktoś tam kosi, teraz ktoś jeździ i jakieś ogłoszenia robi, zbierają coś. Także tak, przepraszam Was za to, ale to są uroki lata. Tak po prostu brzmi lato w Turcji. Dobrym pomysłem też będzie rozejrzenie się i poszukanie jakiegoś szalu, chusty w Turcji. I takich chust, szali możecie znaleźć tutaj multum różnych rodzajów, różnych wzorów. Ja polecam właśnie skupić się na tych dobrych jakościowo, na przykład jedwabnych. Są tureckie marki, które produkują właśnie takie chusty, szale, szczególnie z nastawieniem takim dla kobiet, które się zakrywają. Jest to właśnie bardzo taki praktyczny pomysł na prezent, bo możecie po prostu sobie go zakładać. No tutaj mam go zwiniętego, ale tak. Możecie go sobie zakładać, nosić na co dzień, sobie przypominać o tych pięknych dniach spędzonych w Turcji. Ja ten szal dostałam akurat od mojego męża i on mi go przywiózł z Gaziantep. Także taki jedwabny tutaj szal mam i też takie piękne kolory. Bardzo mi się podobają. Pomysł w ogóle na szal to też jest taki dość klasyczny wśród Turków. Ja dostałam też, mam taki jeden właśnie szal z Mekki od mojego teścia. Jak właśnie pojechał do Mekki, to mi przywiózł też szal stamtąd. Także tak, także mam różne szale z różnych miejscowości, z różnych części świata. I Wam też polecam poszukać jakiegoś takiego fajnego modelu dla siebie. Ja myślę, że mamy, babcie, ciocie się na pewno z takich pamiątek, prezentów na pewno ucieszę. Kolejna bardzo ważna rzecz, która na pewno Wam się kojarzy z Turcją, to oczywiście kolonia. Tego nie można było zabraknąć. Kolonia w Turcji jest bardzo popularna, my ją cały czas używamy i to możecie dostać wszędzie. Istnieją różne wariacje na temat zapachu. Najbardziej klasyczna turecka kolonia to oczywiście kolonia o zapachu cytrynowym. Natomiast ja Wam powiem, że ja lubię sobie wyszukiwać jakieś inne ciekawsze opcje, dla mnie ciekawsze opcje zapachowe. I na przykład różne tureckie marki produkują nieraz naprawdę bogate kolekcje zapachów kolonii. Ja tutaj mam kolonię marki Pasjabahçe. To jest taka mini kolonia, to też jest właśnie dobra opcja na prezent, bo oni sprzedają w takich klasycznych, dużych butelkach i sprzedają w takich malutkich buteleczkach i one są z, to się chyba nazywa dyfuzorem, tak? Czyli po prostu możecie sobie łatwo zaaplikować na ręce albo używać jako, słuchajcie, perfumy do odświeżenia. Także ja często latem sobie noszę w torebce i do dezynfekcji rąk się nadaje i nadaje się też po prostu do odświeżenia. Mają różne piękne zapachy. Ten tutaj to jest mój naprawdę ukochany zapach
kolonii tureckiej, właśnie z marki Paszewach, czy uwielbiam go. Jest to kolonia zapachu ychlamur, czyli to jest lipa, jak dobrze pamiętam po polsku. Naprawdę przepięknie pachnie, słodki zapach, fantastyczny. Oczywiście ta kolonia tutaj jest 80% ma i tym się mieści 50 ml, takie klasyczne nawet perfumy. Jako perfumę, jako do dezynfekcji, do przywołania sobie zapachu i tak dalej. Nawet wiecie co? Polecam Wam taki mój tip, tutaj Wam powiem. Ja bardzo zwracam uwagę na zapach. Jeżeli jesteście też takimi osobami, to polecam Wam, bo to będzie w ogóle fantastyczny pomysł, abyście kupili sobie właśnie jakąś taką turecką kolonię. O jakim tam zapachu Wam się po prostu spodoba. Ale jeszcze, jak jesteście na tych wakacjach, nie pod koniec i tak dalej. I niech ten zapach Wam towarzyszy w ciągu wakacji. Niech on codziennie gdzieś tam się pojawia, albo właśnie w takiej wersji sobie możecie kupić i wtedy możecie siebie spryskać, albo po prostu wylejecie gdzieś tam na ręce, możecie sobie też tutaj jako perfumę takie stosować, prawda? Nie są to jakieś bardzo trwałe perfumy, ale co jakiś czas sobie po prostu przypomnicie, popryskacie sobie znowu i znowu będziecie pięknie pachnieć. I wtedy ten zapach stanie się takim portalem, który Was zawsze przyniesie do tych dni ciepłych, słonecznych, pięknych dni w Turcji. Wystarczy, że po prostu spryskacie się albo poczujecie ten zapach, wylecie sobie na rękę i rozmarujecie i będziecie czuć ten zapach i sobie momentalnie przypomnicie, mimo tego, że będziecie na przykład w Polsce, będzie zima, będzie zimno, brzydko ponury tytel, to na pewno Wam przypomną się różne ciekawe rzeczy, zapachy, smaki związane z Turcją. Ja tak stosuję perfumy właśnie i w ważnych dla mnie dniach stosuję, wybieram właśnie takie wyjątkowe zapachy i na przykład mam takie perfumy, które używałam pierwszy raz w dniu mojego wesela i dzięki temu jak się nimi spryskam, to po prostu przypomina mi się ten dzień. Także taki mały tip ode mnie i myślę, że dzięki zapachowi przyniesiecie sobie Turcję do siebie. Także polecam, polecam bardzo. W zestawie pamiątek z Turcji nie mogło zabraknąć tureckiego, nie tureckiego, tylko muzułmańskiego różańca, tak zwanego tesbih. I ja mam tutaj taki zwykły, klasyczny, który jest u nas w domu, dlatego, że nieraz jak teście przyjeżdżają, to się modlą, nie mogę znaleźć tego swojego, co dostałam jako pamiątkę właśnie od teścia, który był w Mecce. On kupił taki piękny, czerwony różaniec muzułmański dla mnie, jako pamiątkę. Jak go znajdę, to może gdzieś Wam tutaj wstawię. W każdym razie polecam, to ja Wam pokazuję taki zwykły, na co dzień. Natomiast Wy jako turyści, jak się przyjdziecie w różne takie ciekawe miejsca, też turystyczne, to będziecie mogli sobie kupić naprawdę różne przepiękne różańce muzułmańskie. Coś, co mój mąż wspomniał, abym koniecznie w tym filmie Wam powiedziała, to oczywiście zestaw do shiszy. Shisha, którą Turcy, nie wszyscy, ale Turcy palą, jest to gdzieś tam w turecką kulturę wpisaną i takich zestawów do shiszy jest wiele tutaj. Są opcje takich mini shiszy, żeby kupić większe shisze i tak dalej. Wiem, że w Polsce też możecie kupić, ale to na pewno będzie droższe, a tutaj możecie znaleźć sobie naprawdę takie piękne, wyjątkowe, ozdobne shisze. Więc Wam polecam, oczywiście zaopatrzyć się możecie w różnego rodzaju smakowe tytanie i tak dalej. Nie jest to zdrowe, ale jeżeli palicie shisze, no to Turcja to jest dobre miejsce, gdzie możecie coś takiego sobie kupić, albo nawet jak nie palicie, a Wam się po prostu podoba, bo znam też takie osoby, to możecie sobie kupić przepiękną właśnie shiszę i postawić. To nada mieszkaniu taki, wiecie, wystrój bardziej taki orientalny. Jak jesteście w Turcji, to oczywiście polecam Wam zajrzeć do złotnika. W Turcji ceny złota są bardzo atrakcyjne. Mamy tutaj naprawdę wiele różnych ciekawych ozdób i pierścionki, i naszyjniki, bransoletki i tak dalej. Wam jak najbardziej polecam, a szczególnie polecam Wam zwrócić uwagę, jeżeli chcielibyście sobie jakąś taką porządną biżuterię w Turcji kupić i jesteście fanami właśnie wspaniałego stulecia, to możecie szukać sobie takiej biżuterii rodem właśnie z tych czasów, bo Turcy dalej produkują właśnie taką biżuterię stylizowaną na takie stare czasy. Możecie sobie znaleźć nawet
tą pierścionek, którym ona nosiła tam ze szmaragdem. Sultan Sulejman Wspaniały jej go podarował i ona go dumnie nosiła. Jeżeli jesteście jej wielką fanką, no to ja Wam bardzo polecam poszukać czegoś takiego. Ja jako kobieta innym kobietom i też mężczyznom polecam, bo dla mężczyzn są ciekawe opcje, taki dość spory wybór różnych sygnetów, takich sygnetów z symbolami właśnie osmańskimi, stylizowane właśnie też na styl osmański, także panowie, nie zrażajcie się, też szukajcie różnych takich ozdób. Nie zapomnijcie też poszperać wśród tureckich kosmetyków. Są tureckie marki, są tureckie kosmetyki i na przykład Rozense, ja Wam polecam, albo marka, z reguły są to kosmetyki pielęgnacyjne, tutaj właśnie mam wodę różaną, woda różana, jak najbardziej polecam, ja polecam właśnie z tej marki. Ja uważam, że nie ma lepszej opcji na wodę różaną niż ta z Rozense i ona jest fantastyczna, jak widzicie, ja mam tutaj taką mniejszą buteleczkę ze sprayem, są takie większe buteleczki, no i ona jest uniwersalna, możecie po prostu ją używać i do włosów, i do twarzy, i tak dalej, więc naprawdę, naprawdę Wam polecam. W ogóle z tą marką Rozense, gdzie znajdziecie stanowisko, to się rozejrzeć, bo są ciekawe właśnie opcje kremów i innych różnych ciekawych kosmetyków, na pewno Panie będą zadowolone. No i oczywiście mydła w Turcji są bardzo popularne, ja tutaj mam akurat takie mydła w opakowaniu, te mydełko przepiękne z Otadzie, jeszcze nie otwierane, ale mniej więcej tak wygląda i ono jest o przepięknym zapachu lawendy, także polecam Wam nawet takie kupować, jak nie znajdziecie takich stoisk z naturalnymi mydłami, to na przykład takie myślę, że dostaniecie nawet w Rossmanie czy w jakichś takich innych sklepach z kosmetykami, także w Turcji jest bardzo wiele różnych mydeł, są takie sklepy, gdzie po prostu ręcznie robią te mydła, bo te mydła tutaj, co Wam pokazałam, to one są jednak produkowane w fabryce, ale są też takie miejsca, gdzie ręcznie się te mydła produkuje i takie ręcznie wyrabiane mydła możecie jak najbardziej znaleźć na bazarach, na jakichś różnych stoiskach. Wiem też, że w tym miejscu, gdzie jest słone jezioro, właśnie na drodze Adana Mersin, z Mersin z Adana, jak idziecie na Ankarę, to my tam często się zatrzymywaliśmy i te właśnie słone jezioro, które Wam już kilka razy pokazywałam, gdzieś tutaj też Wam podlinkuję filmy związane z tym jeziorem, to tam właśnie możecie znaleźć kosmetyki na bazie soli z tego jeziora, błota z tego jeziora. Polecam Wam bardzo, to nawet powiem Wam, że Japończycy, Chińczycy, Koreańczycy, którzy przyjeżdżają do Turcji właśnie w celach turystycznych, jeżeli tam się pojawiają, to potrafią po prostu sobie robić takie małe spa, a nawet takie błoto sobie gdzieś tam wpakować do jakiegoś słoiczka, bo to ma naprawdę takie właściwości no, upiększające, ale przed tym właśnie jeziorem znajduje się sklep, gdzie możecie się zaopatrzyć w różnego rodzaju właśnie kosmetyki na bazie błota i soli z tego jeziora. W Turcji, co jest oczywiście też popularne, to hamam i oczywiście zachęcam. W Turcji, co jest też popularne? Hamam, więc zachęcam Was do odwiedzenia hamamu tureckiego, jeżeli macie taką okazję, ani się wahajcie. Możecie także nabyć taki zestaw do hamamu. Hamam Seti się to tak nazywa i w takim zestawie jest na przykład taki ręcznik, specjalny taki cieniutki ręcznik, jest kese, czyli taka gąbka, twarda gąbka, służąca do ścierania naskórka, który właśnie się, te kese się używa właśnie w hamamie. W zależności tak naprawdę od tego, jakie zestawy wybierzecie sobie, mogą tam być różnego rodzaju mydła naturalne, jakieś olejki, mogą być właśnie takie nawet te miski, którymi się polewacie w hamamie, takie ręcznie robione miski, które na pewno pamiętacie ze wspaniałego stulecia, kiedy właśnie tam się działy jakieś akcje w hamamie i te kobiety się myły, no to takie też właśnie naczynia w takich zestawach się znajdują. Są jakieś takie zestawy mniej rozbudowane, bardziej rozbudowane, to już zależy od Was. Możecie sobie kupić tylko jakiś taki produkt typu, nie wiem, kiesy, nie musicie kupować całego zestawu,
ale jest coś takiego jak zestaw do hamamu, gdzie macie tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie i zachęcam Was do zakupu właśnie takich rzeczy. Nie zapomnijcie też o tradycyjnym tureckim alkoholu, jakim jest rakı. Rakı, czyli tak zwane lwie mleko, możecie sobie je zakupić i po prostu poczęstować na przykład podczas jakiegoś grilla w Polsce, aby inni zasmakowali tego lwiego mleka z Turcji i podzielili się z Wami właśnie swoimi odczuciami. Do tego możecie dokupić sobie te takie szklaneczki. Ja akurat ich nie mam, bo nam się pobiły. Kiedyś kupiliśmy właśnie takie ładne ozdoby z nieraz z takimi fajnymi napisami i tak dalej, także możecie do tego rakı dokupić sobie szklaneczki. Ja to też jako alkohol to chyba jest taki dobry pomysł na prezent dla nas Polaków. Ja już kilka razy przywoziłam takie rakı z Turcji w podarunku dla kogoś i te osoby zwykle się bardzo cieszyły, bo miały po prostu okazję spróbować tureckiego alkoholu. A to nie dla wszystkich jest takie oczywiste, że w Turcji mamy swój alkohol narodowy. Oczywiście jak będziecie w Kapadocji, to na przykład też tam są winiarnie, więc możecie kupić jakieś wino tureckie. Nie żeby były jakieś one fantastyczne, bo tego nie mogę powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, ale być może chcecie spróbować albo komuś sprezentować, to czemu nie? Jak jesteście w Turcji, to pewnie zauważyliście, że są tutaj takie miejsca, gdzie siedzą mężczyźni, popijają czaj, takie a la kawiarnie, zdominowane przez mężczyzn i tam sobie oni grają w różne gry. Albo jest to gra OK, albo jest to tabla. I właśnie ja Wam polecam, trochę pohałasuję, kupić sobie taki zestaw do tabli. I możecie również takie zestawy do tabli znaleźć naprawdę przepiękne. Oczywiście do tabli nie używacie tej tutaj szachownicy, bo to sobie po prostu możecie grać w warcaby. Natomiast tutaj, o, to jest ta część. Ta część nas interesuje, no i nieraz te piękne tutaj jakieś są obrazki, malowidła zrobione. Oczywiście do tego są takie żetoniki, coś podobne jak warcaby. I w tym zestawie muszą być takie dwie mini tycie kosteczki, które właśnie służą do wybijania sobie punktów. Także naprawdę Wam polecam, bo myślę, że to jest fajny prezent. Ostatni punkt, ostatnia notatka moja w kwestii prezentów, pamiątek z Turcji, to ogólnie tutaj napisałam sobie rękodzieło. I mam tutaj na myśli to, że w zależności od tego, w jakim rejonie Turcji będziecie, gdzie pojedziecie, co będziecie zwiedzać, to niektóre regiony Turcji specjalizują się w jakimś rękodziele. I stamtąd pochodzą pewne takie rzeczy, które są charakterystyczne dla tych właśnie rejonów. Zaraz Wam pokażę, jakie rzeczy z rękodzieła ja sama tutaj mam. O, klasyczne rzeczy. Mówiłam Wam wcześniej o szklaneczkach do czaju. Można kupić takie nowoczesne, a można kupić takie. I ta szklaneczka do czaju została ręcznie wykonana, ręcznie pomalowana. Tak ona wygląda. Jess Galip? Jess Galip czy Jess Galip? Pan Galip to wykonuje. Ja to sobie jako pamiątkę kupiłam właśnie, kiedy byłam w jego sklepie i tam były takie rzeczy, takie on rzeczy przepiękne robi, że normalnie byłam w szoku, ale takie rzeczy no, na moją turecką kieszeń wtedy były drogie, więc ja skusiłam się na taką szklaneczkę. Natomiast jeżeli Wy chcecie sobie coś takiego porządnego kupić, to możecie jakiś taki piękny talerz, jakąś taką zestaw, no po prostu cudowne rzeczy. Są tam rzeczy właśnie takie tańsze, i są bardzo drogie, także myślę, że sobie każdy coś ciekawego znajdzie. Kolejna rzecz, taka dość spora i droga, to była droga rzecz. I to też jest rzecz kupiona w Kapadocji i jest to fantastyczna opcja na pamiątkę. Słuchajcie, ja kupiłam sobie coś takiego dużego, tam są mniejsze. To jest po prostu naczynie na wodę, tradycyjne naczynie na wodę. Tutaj jest, jak widzicie, ono okrągłe. Ma tutaj dzióbek, jak najbardziej możecie je używać, my nie używamy, ale jak najbardziej możecie używać, jeżeli taką macie ochotę. Zostało to wszystko wykonane ręcznie, jak będziecie w Kapadocji, właśnie w takim warsztacie wyrabiania jakichś takich rzeczy z gliny, to
to prawdopodobnie dostaniecie pokaz, jak coś takiego wykonać. Może coś tam innego Pan pokaże, ale wytłumaczy on, bo jest to dość trudne technicznie, aby coś takiego zrobić. I to wszystko, te malunki, to też jest ręcznie wykonane. Opcji kolorystycznych jest mnóstwo, naprawdę. Możecie sobie kupić taki zestaw właśnie tego naczynia i właśnie takie małe szklaneczki na wodę. No coś fantastycznego i przepięknego, nie powiecie mi, że nie. Kolejne rękodzieła, które tutaj chciałam Wam pokazać, pochodzą z miasta Kahraman Maraś, dlatego że tam mieszkają nasi przyjaciele i my tam często wcześniej bywaliśmy, teraz siłą rzeczy nie. I stamtąd mam kilka naprawdę ciekawych opcji, na które możecie zwrócić uwagę. Na przykład pierwsza to taka oto szkatułka. Ona jest ręcznie wykonana. Także taka szkatułka mini. Są opcje oczywiście większych szkatułek, to sprzedam takie duże skrzynie nawet. Te duże skrzynie to one są kupowane z reguły właśnie w celu takiego wyposażenia panny młodej do zamąż pójścia. To są takie tradycyjne skrzynie. Ja sobie taką szkatułeczkę małą kupiłam i naprawdę, naprawdę mi służy lata. I to jest coś też pięknego, także Wam polecam. Kolejną rzecz, jaką mam z Kahraman Maraś. I teraz tutaj proszę uwagę, wszystkie osoby, które kochają Harry'ego Pottera, które kochają Władcę Pierścieni. I to jest to na przykład ja. Ja jestem ogromną fanką, jak już pewnie wiecie, Harry'ego Pottera, ale też uwielbiam Tolkiena, Władcę Pierścieni. I słuchajcie, na bazarze w Maraś było stoisko. I mam nadzieję, że dalej jest. Muszę się spytać tego naszego przyjaciela. Mam nadzieję, że temu panu się jego rodzinie nic nie stało i on dalej tam będzie działał. Stoisko pana, który robił tradycyjne buty. Słuchajcie, buty ze skóry, naturalnej skóry. I już wam pokazuję, jak te buty wyglądają. Wyglądają tak. Te, które akurat sobie kupiłam. To są tradycyjne buty ze skóry z miasta Maraś. Tutaj wszystko jest wykonane ręcznie, jak widzicie. Rzemyki tutaj są, zawiązujecie sobie na nodze. Tradycyjne buty. O co chodzi z tym Harrym Potterem i Władcą Pierścieni? Otóż, jak zwróciliście może uwagę, albo nie zwróciliście, to czarodzieje, profesorowie w Harrym Potterze nosili takie papcie buty. I ten właśnie pan wykonał buty dla tych aktorów. Te buty zostały zakupione dokładnie u tego pana w Maraś. I to samo z Władcą Pierścieni. Tam też właśnie niektóre postacie nosiły takie buty papcie. I te buty zostały wykonane w mieście Maraś. U tego pana kupiłam jeszcze torebkę. Torebkę też wykonaną ze skóry. To jest normalnie mistrzostwo. To, co ten pan robi. Przyściutko ze skóry. Każdy element pięknie podszywany. Tutaj zamknięcie. O! Nie wszystkim się to musi podobać, ale jeżeli lubicie takie rzeczy, ręczną robotę, to naprawdę, naprawdę Wam polecam. Słuchajcie, to już jest wszystko. Lista tych rzeczy, które można kupić w Turcji jako pamiątkę, wyszła mi dość długa, ale mam nadzieję, że wśród tej listy znalazły się takie rzeczy, które Wam przypadną do gustu i po prostu ten film będzie dla Was przydatny. To tyle na dzisiaj, żegnam się z Wami tutaj i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa!